weszliśmy w fazę wyhamowania dynamiki wzrostu gospodarczego. Przewidujemy, że ten punkt, do którego zejdziemy, to 3% wzrostu produktu krajowego brutto w skali rocznej w drugim kwartale roku 2020. Nasze wnioski są dosyć trudne, bo w zasadzie wydaje nam się, że bardzo wiele złego się wydarzyło w przestrzeni publicznej, w przestrzeni przedmieść, w przestrzeni miast, które są gentryfikowane, są osiedla zamknięte, są już wszystko opisane fenomeny, ale one wynikają z jakichś określonych regulacji prawnych, ekonomicznych, sytuacji z przepływu kapitału, z tego sposobu, w jaki działa rynek. I tak naprawdę, mówiąc o architekturze współcześnie, nie możemy się odłączyć od tego, w jakim kontekście ona powstaje, i to jest kontekst bardzo mocno ekonomiczny. Być może w krótkiej perspektywie czasowej, jednego pokolenia powiedzmy, nastąpi sytuacja, kiedy sztuczna inteligencja tak wpłynie na procesy projektowe, na procesy decyzyjne, że zawód architekta zupełnie zmieni swój charakter. Poruszyłam temat zaniku więzi społecznych oraz pokazałam, w jaki sposób architekt staje się projektantem zachowań, w jaki sposób kreuje pożądane społecznie zachowania. Konkurs daje możliwość zaprezentowania swojego spojrzenia na kwestię. Jest też wyjazd na sympozjum, czyli świetna zabawa, możliwość kontaktu z ciekawymi ludźmi i właśnie możliwość wygrania atrakcyjnych nagród. Dużo mówiliśmy o wyzwaniach i przyszłości stojących przed naszą branżą, przed branżą nowoczesnych usług dla biznesu, czyli aspekt technologiczny, jak technologia, robotyzacja, artificial intelligence zmienią tu naszą rzeczywistość. Dla mnie to jest unikalne wydarzenie. Zrzucamy te nasze czapki, nasze wizytówki. Pan dyrektor, pan profesor, student, barier. Nie ma. Z tych spotkań, dyskusji wynika coś konkretnego. Dobra atmosfera do tego, żeby dyskutować z tymi przyszłymi pracodawcami, z obecnymi wykładowcami i uczyć się wzajemnie. Na 49. sympozjum z cyklu Współczesna gospodarka i administracja publiczna bawiło się ponad 400 osób. Zależy nam na tym, żeby każdy czuł się tutaj świetnie, no co jak widać od 25 lat nam wychodzi, bo wszyscy do nas wracają i chętnie z nami współpracują. Serdecznie zapraszam na 50. jubileuszowe sympozjum, które odbędzie się w Zakopanem w hotelu Nosa Ławy Dwór 17-19 stycznia.